lidze grał Brookbed jak grał w Ekstraklasie po raz ostatni? No zgaduj. Mniej więcej. Mniej więcej nie wiem, jak to wtedy podzielono. No, proszę, mądra odpowiedź. W piątej. Także trochę się pozmieniało tutaj. Buchal na zero dzisiaj znowu? Już nie mówię. Czy spodziewasz się dzisiaj tak emocjonującego meczu jak derby Zagłębia Rury? Tak, to chyba nie. Raz na dekadę. Ale tutaj rzeczywiście meczek nie cieszy z Wisłą. Zawsze było emocjonujące, zawsze było dużo goli. Więc troszkę gorzej niż w derbach Zagłębia Rury, ale tak jak zwykle w derbach mało Polski. No prosimy o głos eksperta co do składów przeciwnika. Jakieś zaskoczenie? No nie zaskoczenie, tylko że bardzo mocno w obronie. Mocno w obronie? Tak. No tam w ogóle kilku mają takich zawodników, co twardo grają. To kogo się najbardziej trener obawia z drużyny rywali? Nie ma się obawiać. Wisła nie ma się czego obawiać. Trzeba grać. Kierownik wyprawy, tak? Dobrze. A jaki wynik w takim razie dzisiaj obstawiacie? Jaki scenariusz? Ostatnio tutaj dużo emocji, dużo bramek było. Uważam, że będzie ciężki mecz, bo ten wynik ostatnio zagarnia i tam mieliśmy bezpośrednio, ale myślę, że wygramy. Tak. Jest jednak stawka wysoka, trzecie miejsce po tej kolejce, więc myślę, że 3-1 dla Wisły. Kierownik wyprawy? Ocena mnie Wasyla, no właśnie o tego Wasyla miałem zapytać, to może zapytam panią, bo panie się podobno bardzo ucieszyły, że Wasyl wrócił do Krakowa. Ja skupiłem koszulkę na przykład z Wasylem. O, czyli marketingowy sukces też jest. A sportowo jak będzie w takim razie z Wasylem? To będzie rzeczywiście wzmocnienie? Ale też mentalnie myślę, że to będzie pomóc. Żadnych wszystkich młodych chłopaków tak dalej nakręci. Jak ktoś będzie miał jakieś problemy, że nie będzie ogarniał, albo będzie ktoś tam miał problemy, żeby wczuć się dobrze w atmosferę, to myślę, że on przyciśnie i pociągnie też te szatki. To jest bardzo. Trenerze, słonie rozłożone na czynniki pierwsze? Proszę? Czy słonie rozłożone na czynniki pierwsze? Jak zawsze. A jak ocenisz powrót Wasyla? Czekasz z niecierpliwością na to, jak wejdzie na boisko? Jasne, myślę, że wszyscy na to czekamy. A tym bardziej takie moje oczekiwania rozbudził ten taki nieoficjalny debiut z Puszczą Niepołomice, no bo widać, że naprawdę to może być ciekawe. A kto jeszcze ci w tym sparingu tak zapisał się w pamięci po tym sparingu? Znaczy, obaj ofensywni pomocnicy młodzi, czyli Kamilowicz i Kamil Wojtkowski, którzy mają dobry czas, robi się ciekawa rywalizacja między nimi. Dzisiaj widzimy, że Wojtkowski ma na razie wygrywa i na niego też będą patrzyć. Yeah.
głowa, panie, koncentracja cały czas, bo żyje, hej! Lidera, tak?